Po 13 latach od ostatniego Shreka nagle dostaliśmy oczko od strony twórców, że może pojawi się kontynuacja Shreka pod postacią Shreka 5. Ale wszystko po kolei, bo musimy przenieść się do animacji Kot w butach Ostatnie życzenie, czyli do ostatniego hitu wypuszczonego przez DreamWorks. Jak mam być szczery, to ta animacja jest jedną z lepszych animacji ostatniego czasu, bo macie w niej mega dużo humoru. Do tego są zastosowane nowe animacje, które mają w niektórych momentach wyglądać komiksowo, a postać czarnego charakteru, którym jest Wilk, jest po prostu świetna. Zresztą jak sama fabuła tego filmu. A dlaczego wspomniałem o tym filmie, mówiąc o kolejnej części Shreka? A to dlatego, że dostajemy tutaj oczko w naszą stronę od twórców, że Shrek 5 nadchodzi. I to nawet w kilku momentach. Gdyż w nowej animacji przedstawiającej logo DreamWorks mamy ukazane postacie z animacji, które wyszły niedawno lub mają wyjść w przyszłości. I tutaj widzimy Shreka z Fioną oraz osłem. Kolejna sprawa jest taka, że uniwersum Kota w butach i cały czas akcji tej animacji rozgrywa się w tym samym świecie co Shrek. I nawet mieliśmy go w wspomnieniu Kota w butach. I teraz uwaga, bo będzie spoiler jednych z ostatnich klatek tego filmu. A w sumie to dokąd płyniemy? Tam, gdzie czekają nowe przygody. I paru starych, dobrych przyjaciół. Ta scena, którą mogliście obejrzeć przed momentem, dzieje się po całej akcji z filmu Kot w butach Ostatnie życzenie. I tutaj słyszymy kota, jak mówi, że tam czekają ich nowe przygody, plus kilku starych, dobrych przyjaciół. Myślę, że to jasno nam pokazuje to, że kolejna akcja, w której zobaczymy kota w butach, będzie rozgrywać się w Siedmiogrodzie. A kto jest uważniejszy, to dostrzeże tam napis plus wielki zamek, które to te dwie rzeczy mają nawiązywać do miejsc, w których dzieje się akcja z filmów z Shrekiem w roli głównej. Plus już w tamtym roku mieliśmy doniesienie o tym, ale to bardziej było w formie plotek, że powstają pierwsze szkice do Shreka 5. I teraz pojawiają się dwie możliwości odnośnie nowego Shreka. A więc pierwsza opcja jest taka, że kiedyś było mówione, że powstaną nowe przygody Shreka, ale w zupełnie innym uniwersum. I to będzie jeszcze przed tym, nim Shrek poznał osła. I w ogóle ta akcja Shreka miała się dziać przed tymi wszystkimi filmami z nim, które dostaliśmy do tej pory. Ale osobiście sądzę, że po tym co wam pokazałem, to śmiało możemy stwierdzić, że ta opcja prawdopodobnie poszła do śmieci. I tu przenosimy się do drugiej opcji, która moim zdaniem może się tu wydarzyć, jest dużo bardziej prawdopodobna. Mianowicie Kot w butach ze swoją ekipą dopłynie do Siedmiogrodu, gdzie tam spotka Shreka, pewnie Ciastka i Pinokia oraz pozostałe postacie, które możemy znać z pierwotnych wersji Shreka. I sądzę, że ta cała nowa wersja Shreka będzie tworzona w podobny sposób, jeśli chodzi o animację, co Kot w butach, gdyż to ludziom się po prostu podoba. I właśnie twórcy nie będą robić nowych przygód Shreka i nowej serii o nim, a zrobią jego kontynuację, okraszając ją jakąś dobrą fabułą, która będzie mogła stworzyć miejsce na kolejne przygody naszego zielonego ogra. A po sukcesie finansowym Kota w butach, myślę, że Shrek 5 to jest już tylko kwestia czasu, jeśli chodzi o zapowiedź. Bo nie dość, że to przyciągnie starych widzów, to też przyciągnie i nowych widzów, bo wszyscy będą chcieli zobaczyć nowe przygody Shreka i jego towarzyszy. Jeżeli chodzi o całe zapowiedzi i spekulacji odnośnie Shreka 5, to są właśnie one. Jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco z informacjami ze świata kreskówek oraz animacji. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dzięki za oglądanie, no i do następnego. Trzymajcie się, na razie, cześć!